Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jak wiecie, zbliża się Halloween, więc postanowiłam przygotować dla Was jeden makijaż halloweenowy. Ale uwaga, jeśli zostawicie dużo łapek tutaj pod tym filmem, to drugi makijaż też się dla Was pojawi. To jest moja pierwsza propozycja makijażu. Jeśli jesteście ciekawi, jak go wykonałam, to zapraszam na dalszą część odcinka, a jeśli on Wam się spodoba, to zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco i cóż, zapraszam! Okej, jestem już gotowa do robienia makijażu. Jak widzicie, mam odgarnięte już włosy z twarzy, spięłam je sobie tutaj po bokach. Mam na sobie też podkład i puder. Stwierdziłam, że to nałożę już na twarz tak poza odcinkiem, żeby Was tym nie zanudzać i po prostu przejdziemy już do tego głównego makijażu. Zaczniemy sobie od oczu, bo one wydaje mi się, że zabiorą najwięcej czasu. Prawie wszystkie cienie, które dzisiaj użyję, będą z tej paletki Carnival 3. Słuchajcie, całkiem niedawno kupiłam sobie tę paletę. Nówka, nieśmigana. Teraz Wam pokażę, jak te cienie pięknie wyglądają. Tak się prezentuje ta paleta. Naprawdę są tutaj szalone odcienie, mega takie, wydają się nasycone bynajmniej w tej paletce. Ale jeszcze tego nie wiem, bo tak naprawdę nie robiłam nawet swatchy, więc tak naprawdę dzisiaj i robimy makijaż halloweenowy i też sprawdzamy tę paletę. Ten makijaż, który będę dzisiaj robić, ja nie wymyśliłam. Słuchajcie, znalazłam go na internecie i się nim właśnie inspiruję. Chciałabym go troszeczkę odwzorować, ale nie wszystko idealnie tutaj widać, więc oczy oczywiście będę robić troszeczkę po swojemu i zaczynamy od pomarańczowego. Ja sobie tylko przybliżę tutaj lusterko i zaczynamy. Mam na pędzelku pomarańczowy kolor, który nazywa się Mango z tej paletki. Jestem bardzo ciekawa, jak on jest mocny, czy się osypuje. No dobra. Te cienie są takie twarde, bym powiedziała. Naprawdę muszę tutaj, wiecie, mocno ruszać tym pędzelkiem i nabierać ten cień, aby on się nabrał mi tutaj dobrze na ten pędzelek, ale już Wam mogę powiedzieć, że w ogóle się nie osypuje, więc super. No więc myślę, że słuchajcie, dużo nam tutaj czasu zajmie robienie tego makijażu, dlatego stwierdziłam, że te oczy głównie będą właśnie pomarańczowo-czarne, nie będziemy za dużo tutaj szaleć, chociaż tutaj już widzę, że pomarańcz troszeczkę mi poleciał, ale nie wiem, czy to widzicie na kamerze. To tylko tak delikatnie. No i dobra, zaczynamy. Robimy tym pomarańczem. Całą powiekę musimy pokryć. Oczywiście później zrobimy sobie też kącik zewnętrzny czarnym cieniem. Później dodamy kreskę eyelinerem. No i z dołu też sobie przyciemnimy te oko. I też myślę, że tak od siebie dodam jeszcze taką pomarańczową kreskę brokatową, bo słuchajcie, ostatnio sobie zamówiłam jeszcze dwie paczki takich jakby eyelinerów kolorowych. Przy sobie mam na razie czarny jednej firmy, a tutaj mam też pomarańczowy, ten brokatowy, który chciałabym dzisiaj użyć, ale nie będę Wam mówić, słuchajcie, co to jest dokładnie za firma, bo to szło do mnie z Chin. Więc nie chcę na razie też tego polecać, bo sama nie wiem, jak to się będzie zachowywało, więc też dzisiaj to sprawdzimy. Dobra, myślę, że słuchajcie, ja sobie tą całą powiekę po prostu uzupełnię tym pomarańczem. Wiem, że na razie to jakoś mega nie wygląda. Od razu sobie przejdziemy do tej dolnej i całą też pokryjemy. Oczywiście później dobrze to wyblendujemy jasnym cieniem. Z tego, co zauważyłam, to w tej paletce właśnie brakuje takiego jasnego cienia, o którym często Wam mówię, że zwracam właśnie na to uwagę, no ale cóż, ta paleta jest naprawdę taka szalona, więc nie dziwię się za bardzo, że nie ma tutaj tego cienia. Tutaj mi trochę się nie dodało tego pomarańczu, ale zaraz to będziemy wszystko blendować i może dodamy jeszcze jakiś inny pomarańczowy, bo jest tutaj coś takiego mocniejszego, ale muszę sprawdzić, tak to wygląda. Taki pomarańcz albo czerwony. Jest jeszcze coś takiego, taka musztardka. Ta musztardka jest ładna, powiem Wam, ale w sumie wszystko mi się tutaj podoba. Bardzo ładne cienie, takie kolory niespotykane, bym powiedziała. No dobra, no to zaczynamy, blendujemy sobie powoli to. Zaraz dodamy też może jakieś inne właśnie tutaj cienie. Na pewno jak jeszcze tutaj dodamy czarny, to będzie to o wiele lepiej wyglądało. Mogłabym najpierw się zająć jednym okiem, później sobie zrobić tak tutaj w przyspieszeniu dla Was, albo poza odcinkiem drugie oko, ale myślę, że jak już mam tutaj brudny pędzelek od tego pomarańczu, to po prostu dodamy ten pomarańczowy na drugie oko.
przechodzimy, słuchajcie, do czarnego. No i nie ma siły, na pewno będzie ten czarny widać. Więc uwaga, mieszamy pędzelek i przechodzimy do czarnego. Masakra, powiem wam, masakra. No nie wiem, spodziewałam się, że... Wiecie, jak tak dotknę pędzelkiem, to będzie taka wow, czarna plama mocna. A tutaj tak niespecjalnie. Także ja sobie zrobię, słuchajcie, te oko z czarnym cieniem. Zrobię kolejne i przejdziemy do blendowania. Okay, jak widzieliście, troszeczkę wyblendowałam razem ze sobą ten pomarańcz i czarny. I jeszcze pewnie zaraz to poprawimy, ale teraz bym chciała tutaj się zająć tą górną częścią makijażu, czyli właśnie rozblendować te granice właśnie tych dwóch cieni. Czyli żeby się to tak właśnie mocno nie kończyło nam na powiece, postanowiłam to rozblendować. I tak samo oczywiście zrobię z drugim okiem. I ten cień, którym to robię, nie jest z tej paletki, no bo jak wcześniej zauważyliście, nie było takiego cienia. Dojdzie tutaj jeszcze oczywiście kreska zrobiona eyelinerem, więc będzie to na pewno fajnie wyglądało. Ale jeszcze słuchajcie, tak przed chwilą zauważyłam, bardzo ładny, brokatowy, taki powiedziałabym miedziany jakiś kolor. I postanowiłam, że sobie go użyję właśnie na przykład w wewnętrznym kąciku, bo jak wiecie, jak oglądaliście jakieś inne make-upy na moim kanale, to słuchajcie, uważam, że ten brokat zawsze jakoś troszeczkę ratuje ten make-up. Jeśli coś tam na mnie wyszło, to zawsze jest ten błysk i bardziej on zwraca pewnie na siebie uwagę niż jakieś tam mankamenty. No dobra, słuchajcie, więc tutaj jest troszeczkę to wyblendowane. Wygląda to już lepiej, tak mi się wydaje. Na początku było bardzo dużo tego czarnego, on był mega mocny. Jak widzicie, po chwili on już jest taki ciemniejszy, ale jaśniejszy, ale i tak widać, że on tu jest. Być może sobie później jeszcze go bardziej dodamy, bo może za bardzo go teraz rozblendowałam. Ale słuchajcie, przechodzimy do drugiego oka i zrobimy to samo. Okej, myślę, że na tę chwilę jest całkiem w porządku. Troszeczkę to rozblendowałam, połączyłam ze sobą te kolory. No i myślę, że teraz czas przejść do brokatu, który damy na dolną, ale może też na górną powiekę w wewnętrznym kąciku. Tylko wiecie co, wątpię, żeby ten brokat dał się nałożyć pędzelkiem. Ale sprawdzamy, robimy test. Ej, jest nawet całkiem dobrze. Zobaczcie, zrobię wam przybliżenie. Naprawdę fajnie się on czepia. A zazwyczaj z tymi brokatami jest, jak wiecie, że najlepiej jest je dawać na mokro albo po prostu nakładać je palcem. A tutaj jest całkiem spoko. Troszeczkę się osypało, ale naprawdę niewiele. Teraz dodam sobie tutaj może na górze. Tak samo zrobimy z drugim okiem. No dobrze, mamy już eyeliner i powiem wam szczerze, że zawsze jak robię takie makijaże, to wydaje mi się, kiedy widzę tylko cienie, że z tego make-upu nic nie będzie i czasem mam ochotę go po prostu zmyć. Ale jak te cienie ze sobą troszeczkę wyblenduję i dodam właśnie chociażby ten eyeliner, to spoko już to wygląda. Teraz słuchajcie,
myślę, że przejdę do tego brokatowego eyelinera. Nieraz widziałam takie makijaże, że łączą dziewczyny ze sobą właśnie dwa eyelinery i jeden to jest właśnie czarny, a drugi jest jakiegoś innego koloru. Dobra, zobaczcie, wygląda to tak. Mi się mega podoba. Mały update makijażu. Jak widzicie, w wewnętrznym kąciku jest jeszcze więcej tego brokatu, ponieważ dodałam ten eyeliner brokatowy pomarańczowy. Jakoś tak się skusiłam. Lubię właśnie, jak coś się świeci. Wytuszowałam sobie już rzęsy, więc myślę, że dokleję te sztuczne na koniec, żeby był taki większy efekt wow. No i słuchajcie, teraz przechodzimy do takich chyba najłatwiejszych rzeczy w tym całym makijażu. Biorę pędzelek, jeszcze nigdy nie używany, i nakładam na niego ponownie ten sam pomarańczowy, który mam na powiekach. I słuchajcie, robię sobie takie jakby rumieńce, ale pomarańczowe. Myślę, że jest nawet całkiem spoko. Już chyba nie będziemy się za bardzo bawić w te poliki. Dobra, jest chyba ok. Teraz przechodzimy do nosa. No i mamy czarny eyeliner. No i teraz musimy sobie narysować, słuchajcie, coś na nosie. Więc w tym momencie postaram się tak za dużo nie mówić, bo mi ręka wtedy drży. Okej. Dobra. I teraz, słuchajcie, robimy taką łezkę. No dobrze, mamy poprawione. Słuchajcie, bardzo dziwnie się z tym czuję. Na nosie. Przechodzimy do malutkiego pędzelka, ale muszę go troszeczkę wyczyścić tutaj. I słuchajcie, wypełniamy tą łezkę właśnie pomarańczowym kolorem. Tak wygląda, słuchajcie, nasza łezka. I teraz ponownie w ruch właśnie eyeliner. I robimy takie kreseczki właśnie na tej łezce. Ok, czyli to ma nam przypominać, że po prostu było szyte. Mam tutaj taki malutki, skośny pędzelek i teraz musimy sobie zrobić piegi. Lecimy z piegami. Mega śmiesznie to wygląda. Dobra, za mocno. Muszą być piegi, słuchajcie, mocne i też te słabsze. Dosyć śmiesznie to wygląda. Te pierwsze piegi mi nie do końca wyszły, ale spoko, w ogóle pierwszy raz w życiu robię piegi, więc musicie mi to wybaczyć. Dobra, robimy teraz na nosie. Teraz, słuchajcie, przechodzimy do ust. No i to myślę, że będzie najtrudniejsze zadanie, ponieważ musimy sobie pomalować, słuchajcie, dolną wargę na czarno, tym właśnie eyelinerem, całą dolną wargę wypełnić, więc ja tak naprawdę powiem Wam, że nigdy w życiu nie miałam na sobie tyle eyelinera, jak w tym makijażu. Więc ja sobie wypełnię właśnie te usta tutaj i słuchajcie, potem musimy narysować dwie kreski, tak jakby uśmiech, właśnie mieć czarny, a później zszyty ten uśmiech. Także zaraz się zobaczymy. Kolejny update w tym makijażu. Zobaczcie, już tutaj mam dolną wargę ust pomalowaną. Z tego są też wypuszczone dwie kreski i w tym momencie też eyelinerem robimy takie jakby szycie naszych ust. Musimy zrobić szycie jeszcze tu na ustach. W przerwie też sobie, słuchajcie, dodałam na górną wargę trochę podkładu, żeby te usta były takie jaśniejsze. I uwaga! Słuchajcie, tak to wygląda. Mamy jakby już zszyte
usta. Jeśli będziecie odwzorowywać ten make-up, to naprawdę nie przejmujcie się, aby te takie nici były idealne, bo nie o to tutaj chodzi. Więc słuchajcie, pozostało mi tylko dodać sztuczne rzęsy, więc ja sobie je dodam poza odcinkiem i za chwilkę się widzimy już w takim efekcie końcowym. Okej, to już koniec makijażu. Jak widzicie, efekt końcowy w ten sposób wygląda. Dodałam sobie jeszcze tutaj sztuczne rzęsy, ale to były bardzo małe kępki, więc gdybym miała w domu takie, wiecie, bardzo grube, objętościowe właśnie sztuczne rzęsy, to na pewno bym sobie takie przykleiła, więc jeśli Wy takie macie w domu, to zachęcam Was właśnie do przyklejania tych takich większych rzęs, a ja wyglądam właśnie w ten sposób. Mam nadzieję, że ten make-up Wam się podobał, że taka propozycja właśnie na Halloween Wam przypadła do gustu. A jeśli chcecie jakiś inny makijaż, abym zrobiła właśnie jeszcze w tematyce halloweenowej, to jak najbardziej zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, a ja wtedy chętnie zrobię właśnie kolejny makijaż, więc mam nadzieję, że ktoś z Was zainspiruje się właśnie takim makijażem. I jeśli na przykład wybieracie się na bal halloweenowy, bądź właśnie jakąś taką imprezkę, gdzie możecie się fajnie pomalować tak inaczej, nie na co dzień, to jak najbardziej zapraszam Was do odwzorowania właśnie tego makijażu. Nie jest on bardzo zaawansowany, ale na pewno kilka trudności tutaj ja sama napotkałam, więc zachęcam Was do robienia takiego właśnie makijażu halloweenowego. A ja już może nie przedłużając, po prostu się z Wami żegnam. Pa, pa!